Ochotnicze straże pożarne dostaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawie 3 miliony złotych na zakup sprzętu ratowniczego. Właśnie rozpoczął się nabór wniosków. Jednostki, które tak naprawdę w wielu przypadkach są pierwsze na miejscu różnego rodzaju zdarzeń, także w przypadku zdarzeń zagrażających środowisku, bo to przecież pożary, to przecież zanieczyszczenia, to przecież różnego rodzaju wycieki substancji niebezpiecznych, to wszystko są te zdarzenia, które szkodzą środowisku naturalnemu. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej współfinansuje też obozy dla młodych strażaków. To jest istotne. Ci młodzi ludzie poświęcają swój prywatny czas, odciągani są od komputerów, od iPhone'ów i innych sprzętów elektronicznych i biegają z gaśnicą, biegają za wozem strażackim. To jest bardzo cenne i ta młodzież rzeczywiście będzie w przyszłości zasilała czy to za szeregi ochotniczych, czy państwowych straży pożarnych. Wnioski o dofinansowanie można składać do 14 kwietnia. Strażacy sami najlepiej wiedzą, jakiego sprzętu potrzebują najbardziej. Najczęściej tych elementów, które się zużywają w naszej codziennej pracy, czyli odcinki, kolokwialnie mówiąc węże pożarnicze, te rzeczy, które w normalnej eksploatacji po prostu najczęściej są narażone na uszkodzenia lub też po prostu na zmęczenie materiału, czyli gumowe elementy, które trzeba sukcesywnie wymieniać, już nie spełniają swoich właściwości. Rękawice, ubrania strażackie, ich wyposażenie. Jedna OSP może otrzymać do 25 tysięcy złotych dofinansowania. W województwie śląskim funkcjonują 944 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 411 działających w systemie ratowniczo-gaśniczym.